Siatkówka jest chyba naj najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast Siatkarski szósty set. Tym razem opowiemy Wam o nadchodzącej czwartej kolejce Plus Ligi. A opowiemy w składzie Piotr Złoch. Kuba Wandowski I Filip Korfanty. Czwarta kolejka, tym razem sześć spotkań, a nie 7. Mecz Ślepska-Malow-Suwałki z, z Treflem Gdańsk przełożony na 17 grudnia 2019 roku. W sumie dziwne jakby to miało być 2020. Ale na 17 grudnia przełożony mecz z uwagi jeszcze na to, że hala w Suwałkach jeszcze nie jest gotowa do gry. Tym pierwszym meczem, który w Suwałkach się odbędzie, będzie spotkanie z Indykpolem AZS Olsztyn. I to chyba 22 um, listopada. 20, 20, 22 listopada. Tak, 22 listopada będziemy mieli pierwsze spotkanie w suwałkach debiut nowej hali. No więc tego meczu w kolejce czwartej nie będzie. Dla wszystkich fanów, wygraj Polską Ligę Siatkówki. Nie oznacza to w sumie nic, bo po prostu ten mecz zostanie dorzucony do, do wyborów na, na następną kolejkę. No ale wygraj Polską Ligę Siatkówki, to jest temat poboczny. A my opowiemy o kolejce czwartej plus ligi. To może zacznę od przywołania spotkań, które będziemy mieli okazję śledzić w, już w następny weekend. 8 listopada pierwszy mecz kolejki: 20.30 Indyk Pola Zetys Olsztyn GKS Katowice. Dalej 9 listopada: 14.45 Chyba jeden z hitów kolejki: grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle z Aluronem Virtus CMC Zawiercie. 17.30 też 9 listopada: jest Trzemski Węgiel z Projektem Warszawa. I to chyba takie dwa mecze, o których można powiedzieć, że. Że, że, że chyba najwięcej powinno być tam emocji, być może najlepszy poziom sportowy. No jeżeli chodzi o 9 listopada, to 20, o 20.30 Kuprum Lubin za Sekorysowią Rzeszów. Rysowia Rzeszów będzie szukała szansy na zdobycie punktów z Lubinem, a wcale nie musi być tak łatwo. No i kolejkę dokończymy w niedzielę 10 listopada. BKS Wisła Bydgoszcz z PGS hatów, Ten mecz o 20, a wcześniej o 14.45 Cerda Tenea Czarni Radom z mks Mecz w hali pod złotym sufitem. To może, po, to może polecimy kolejnością chronologiczną. Mamy takie trzy mecze, o których chcielibyśmy porozmawiać. Ku zaskoczeniu na pewno wielu odbiorców: Indyk, Polaza to jest Olsztyn, GKS Katowice. I znowu powtórzę, to nie jest tak, że to ja naciskałem, tylko że to tylko ja naciskałem na to, żeby porozmawiać o tym meczu, bo to będzie mecz, w który myślę też może dużo powiedzieć o poziomie gry GKS-u Katowice. Znaczy mi się wydaje, że to oni już grali tak, i grali już z drużyną z Bohatowa, i grali z drużyną z Gdańska, i z drużyną Rzeszowa, także mm, te drużyny wszystkie mają swój określony styl gry i prezentują pewien poziom, więc jestem bardzo ciekaw, jak na tym tle, na tych wszystkich drużyn właśnie wypadnie zespół z Olsztyna, tak, no bo mieliśmy do tej pory tak, tak różne drużyny, jak tak, Resławia, którą Indyk po pokonał, która próbuje grać siatkówkę trochę siłową. Na razie, tak jak mówiliśmy, wychodzi to tak sobie. Ale mieliśmy... to sobie w kryzysie. Dokładnie. Mieliśmy drużynę z Gdańska, która gra taką siatkówkę szybką i ten mecz fajnie się oglądało w hali Pienicach. Mieliśmy I mieliśmy, jeżeli chodzi o katowicę, drużynę z Bohatowa, która trochę się męcząc wygrała od dwóch dzięki super grze yy... Mariusza Wrazłego. I teraz jestem bardzo ciekaw właśnie, jak na tym tle zaprezentuje się Indyk Pol, czy z Skatowica swoją zagrywką, która jest taka fajna, dużo flotów, jest taka utrudniające przyjęcie i de facto na ile to będzie wyglądało w starciu z drużyną z na ile znowu Jan Hadrawa będzie gotowy, żeby tę drużynę do zwycięstwa poprowadzić. Znaczy ja zwróciłbym uwagę na to może troszeczkę inny aspekt. Dwa zwycięstwa ZS Olsztyn pierwsze w meczu z Radomiem i widać, że Radom nie jest tak dobrze poukładany na początku sezonu, potem drugie zwycięstwo wyjazdowe za Sekorysowią Rzeszów i tutaj znowu ponownie Rysowia Rzeszów po prostu nie jest jeszcze w takim stanie, jeżeli chodzi o budowę swojego poziomu gry, żeby można było mówić, że to jest maksimum potencjału. GKS Katowice to jest razem chyba z Treflem Gdańsk, to są takie dwie drużyny, które jak do tej pory jak obserwuję, to wydaje mi się, że są najbliższe, no i Zaksa Kędzierzyn-Koźle, są takie trzy drużyny, o których powiedziałbym, że to są drużyny, które na ten moment chyba grają najbardziej ułożoną siatkówkę, najbardziej zbalansowaną, zapewnione dobre przyjęcie, dobra gra rozgrywających i no i ciekaw jestem jak AZS Olsztyn poradzi sobie w sytuacji, w której no raczej nie będzie mógł liczyć, jeżeli chodzi o grę Katowic, na jakieś proste błędy. Tak, mi się wydaje, że katowicianie to jest bardzo dobrze funkcjonującą drużyną. Tutaj nie mam na myśli indywidualności, tylko właśnie to, jak oni funkcjonują jako zespół. I tu jest lekka różnica, bo mi się wydaje, że mają bardziej zrównoważony rozkład ataku do skrzydeł, aniżeli orsztynialny. Tu może być podstawowa różnica, że na w przypadku orsztyna to ciężar będzie rozłożony na Hadrawę i na Żalińskiego, a w dużo mniejszej mierze na Andrinze, A z kolei katowice to jest taki zespół trzech dosyć zbliżonych do siebie skrzydłowych pod względem utrzymywanych piłek, bo tam i bardzo dużo atakuje Szymura i bardzo dużo Jakub Jarosz, ale też nie odstaje aż tak jak Andringa Adrian Buchowski, który przypuszczam, że zdarzy ten mecz w szóstce. Tak, Adrian Buchowski, dla niego też historia hmm, wydaje mi się trochę, trochę, trochę dodatkowej motywacji powinien znaleźć, no bo on Innych pola ZTS Olsztyn zrezygnował z jego usług, czy też może on sam w zeszłym sezonie udał się do, do Będzina żeby tam próbować, próbować grać w podstawowym składzie. Nie zawsze grał, ale na początku sezonu w Katowicach wygląda to bardzo dobrze. To, to jest dla mnie taki mecz, w którym mm, no, powinna przesądzić zagrywka. To jest taki ciatkarski truizm, a i zawsze można powiedzieć, że to jest trochę takie ogólnikowe stwierdzenie. Ale jak do tej pory nie było łatwo Katowice złamać przyjęciu, bo dajmy na to, PGS Krabełchatów zaserwowała przez pięć setów jednego asa. Tref Gdańsk też jakoś specjalnie dużo tych zagrywek punktowych nie, 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 nie zdobył w, w tym swoim meczu wyjazdowym, więc Katowice mają bardzo dobrze zbalansowaną linię przyjęcia, no bo Dustin Loten też gra bardzo dobrze na początku sezonu. Mamy, mamy Szymurę i mamy Buchowskiego, no i to są wszyscy trzej zawodnicy, którzy na pewno to przyjęcie mają bardzo dobre. Pytanie, właśnie jak będzie z dyspozycją AZT-Słuszczyn na zagrywce, bo jak do tej pory wydaje mi się, że ta dyspozycja jest dość średnia, wydaje mi się, że rezerwy są duże. Duże są rezerwy i, i, i czy są będą w stanie złamać zespół spuska Nie sądzę, natomiast mi się wydaje, że to będzie fajny 500-owy mecz. To będzie e, z jednej strony pięciosotowy mecz, a z drugiej strony boję się tego, że może być tak, że tak będzie folować, że będą te spore różnice w setach pomiędzy drużynami, tak? I, i ale tutaj bym przewidywał taj raczej. Mm, Filipek, jak uważasz? Że... Można powiedzieć, że, że tutaj nie może być innego wyniku, biorąc pod uwagę, że kategorii do tej pory w trzech spotkaniach zanotowały trzy tie breki. Ale są to bardzo wyrównane spotkanie i, i on nam dużo powie, mi się wydaje, że głównie o zespole z Orsztyna, bo do tej pory hmm, Orsztynianie przegrali z wyraźnie lepszym od siebie zawierciem, ale te dwa mm, pozostałe nie zgodzę, nie, nie, zgodzę się z tym, że, nie zgodzę się z tym, że zawiercie było aż tak wyraźnie lepsze. Było lepsze, ale tak jak mówię, tutaj była kwestia zagrywki. Gdyby te proporcje błędów do, do, do skutecznych zagrywek trochę się zmieniły, to Olsztyn spokojnie mógł z zawiercia wyjechać z punktami. Ale, ale zgadzam się z tym, że, że, że zawiercie było lepsze. To tak mhm. tułem. Okay. A trwa pozostałe spotkania, to tak, jak właśnie już powiedzieliśmy, radom, który mam wrażenie, nie jest w dobrej formie no i Resowie również. Dlatego Katowicanie, którzy do tej pory robią bardzo dobre wrażenie, no, będą mogły nam dużo powiedzieć o tym, w jakim miejscu jest Olsztyn. Tak, pewną, pewną, ten, pewną, częścią, wspólną, pewną częścią wspólną wszystkich trzech spotkań ZTS-u Olsztyn było to, że dobrze grał środek. W sensie tam było, było odejście w każdym momencie, jeżeli chodzi o środek, ale jeżeli chodzi już o ataki skrzydłowych, to jak Hadrawa zagrał dwa dobre mecze, czy w zasadzie z Radomiem zagrał dobre trzy sety, trzy i pół seta, no to Olsztyn wygrał. i Jak w Rzeszowie Hadrawa zagrał świetnie, to też wygrał. Z kolei w zawierciu, jak Hadrawa nie zagrał bardzo dobrze, to z kolei w bardzo świet, bardzo dobry mecz w ofensywie zagrało lewe skrzydło Olsztyna. Wojtek Żeliński tam mocno obciążony i bardzo skuteczny. Robert Andringa też radził sobie nieźle. I wydaje mi się, że w tym meczu też, no na tle, wydaje mi się jednak, nie wiem, czy tak może, może to trochę mylne wrażenie, ale nie aż tak wysokiego składu jak Rysowi Rzeszów to wydaje mi się, że Andrinze łatwiej, łatwiej będzie też atakować. Stawiam na wyrównany mecz, ale wydaje mi się, że to może być 3 do 1 dla Olsztyna. Filip, jaki twój typ? Myślę, że będzie kolejny tiebreak Katowiczan. A tutaj też zwróciłbym uwagę na to, że bardzo dobrze funkcjonuje kontra GKS Katowice. Jeżeli to będzie tak, że Andrinka zanotuje jeden z tych swoich standardowych meczów w, około, w okolicy 25-30% ataku, no może lekko więcej. I gdzieś przytnie się Jan Hadrawa, to... Po tych udanych wyblokach czy obronach Katowic to będzie taka woda na młyn na tego zespołu, mm. bo oni na kontrze wyglądają bardzo dobrze. I Olsztyn, Olsztyn też wygląda bardzo dobrze na kontrze. Jestem bardzo ciekawy rywalizacja na środku po Nowakowski natomiast ja bym powiedział, że wygra zespół z na 3-2. Jeszcze Miłosz zniszczył wraca do Olsztyna, a propos Adrianu Buchowskiego, tak, tego więc, powiedziałeś wcześniej. Więc zobaczymy. Um, no, ok, no to Filip, twoja, twoja decyzja. Mm, e, finalny wynik dla Indyk Poluze Dobra. Mm, kolejny mecz sobota 9 listopada 14:45 grupa Azoty Zaksa Koźle i Aluron Virtus CMC zawiercie dwie drużyny, które znajdują się w tym momencie w bezpośredniej czołówce digi. Przynajmniej jeśli chodzi o na pewno zaprezentowany poziom gry do tej pory. Tak, czy też, czy się zgadzacie z taką tezą? Zgadzam się, bo mówiłeś tutaj o drużynach, które mają fajny styl, już swój. Mówiłeś o drużynie z Kędzierzyna, mówiłeś o, o Trefluk mówiłeś o KS Katowice. Nie powiedziałeś o, o drużynie z Zawiercia, bo pewnie mamy trochę przed oczami jeszcze pierwszy mecz, bo te dwa kolejne, chociaż w tym, no, w tym ostatnim weekendzie tutaj trener Le, Lebedou, tak troszeczkę kombinował ze składem i, i dał szansę zmiennikom, ale... Mam takie poczucie, że zespół Zawiercia zaczyna funkcjonować powoli tak, jak funkcjonował w poprzednim sezonie. Tak, że mamy e, znowu środkowych, którzy może nie dają dużo punktów w ataku, ale bardzo dużo dają wybloków, głównie wybloków, bo punktów wybloków też nie jest aż tak wiele. Mamy Ferreira, który wchodzi na bardzo, bardzo wysoki poziom mamy drugiego przyjmującego, który trzyma ten poziom, czy to jest Niko Pęczew, czy to jest yy, Marcin Waliński. No i w tych meczach praktycznie zawsze to atakujący jest bardzo skuteczny. Tak? Czy, to, czy, to czy to był Mateusz Majunewski, czy Grzegorz Bociek. Także yy, nie wiem, czy... czy to, bo Zak się wyraźnie zawiercie nie leżało w tamtym sezonie, więc jestem bardzo ciekaw, czy teraz dalej tak samo będzie, czy będzie jednak tak, że Zak se potwierdzi, że jest jak, jak co roku na początku sezonu w bardzo, bardzo wysokiej formie. No, w zawiercie było seta od wyeliminowane Zachsy w półfinale playoff, to też Warto przypomnieć i na pewno nie jest to Zespół, który najlepiej kędzierzynioną leży choć tak jest jak Węgiel, który Zachsa notorycznie od czterech sezonów Pokonuje. W zawiercie Poza tym pierwszym spotkaniem już faktycznie Wygląda bardzo dobrze i też atutem powinno być to, że Grzegorz Bocik się bardzo Dobrze zameldował Na boisku, więc w razie czego będzie alternatywa Nie do końca przekonuje mnie Jeszcze Nikołaj Pęczew, który przy tym spotkaniu Niezbyt dobrze zagrał w ataku i to może być właśnie jeden z takich no ale masz, Marcina, słabszych masz aspektów masz. zawiercia mi się wydaje, że, że o ile Ferreira i atakujący wyglądają bardzo dobrze, no to ci drudzy do pary przyjmujący, już aż takiego super wrażenia nie mm -hmm. robią. No masz masz cały czas Marcina Walińskiego On z Olsztynem zagrał. Tak, jeszcze zagrał, się w postaci Marcina Walińskiego. zagrał, zagrał świetny, świetny mecz. Nie, no, dla mnie dla mnie Nikołaj Pęczew to też nie jest jakiś niewiarygodny nie, nie, nie poziom. No i ja od niego nie oczekuję jakiejś. Bardzo dużej skuteczności w ofensywie. Po no cały, cały poprzedni sezon też to pokazywał, że on wchodził. Dobrze, dobrze radził sobie na zagrywce, mm, dobrze radził sobie w przyjęciu, ale w ofensywie bywało różnie. Mm, trochę podobny styl gry obu drużyn, tak bym przyrównał, także trochę pytanie na zasadzie, kto zrobi to lepiej, kto lepiej będzie przyjmował, bo mamy i w, jednym, i w jednej i w drugiej drużynie w sumie tę linię przyjęcia, która jest dość stabilna. No i mamy też dwóch bardzo kreatywnych rozgrywających, którzy. Potrafił umiejętnie prowadzić grę swoich drużyn, no Benjamin Toniutti i Michał Masny. Takie mecze to rarytas dla tych, którzy lubią obserwować gry rozgrywających. No tak, bo dla mnie, dla mnie Togniutti to najlepszy rozgrywający pewnie ostatnich 5 lat na naszej a, a Masny pewnie najlepszy w ciągu ostatnich 15 tak zbiorczo, oczywiście dlatego, że prawie cały czas tu gra. Natomiast. Y Szczerze stawiałbym na Zaxę, no bo jednak e, tak patrzę na to jak ciężko się złamać, jak fantastycznie oni wyglądają jeżeli chodzi o system gry e, bloku brona, e, że, że tutaj 3 do jednego chyba wygra drużyna Skędzierzyna, szczególnie w swojej hali, e, bo, bo my, jestem ciekaw na ile właśnie, a tak podejrzewam, że trochę jeszcze wyjdzie to co było w meczu z Lubinem, tak jeżeli chodzi o zawiercie, że oni jeszcze nie na ten swój najwyższy poziom. Zaksa bardzo dobrze zaprezentowała się już na wyjeździe w Jastrzębiu i dlatego teraz jeśli dojdzie im atut własnej hali to tak jak mówiłem w poprzednim odcinku oni już teraz pomimo dużych zmian kadrowych wyglądają bardzo dobrze jako zespół i dla mnie są mimo wszystko faworytem tego spotkania tak, plus atut własnej hali natomiast każdy mecz jest oddzielną historią się na pewno pomagało to, że Jastrzębski Węgiel popsuł bardzo dużo zagrywek Zawiercie ma tę zagrywkę agresywną punktować może Ferreira, punktować może Malinowski, punktować może w sumie nie wiem, no Waliński może mniej, tak? Ale, ale no jest, są takie dwie armaty, na których regularnie dużo breaków w zawiercie punktów zdobytych przy własnej zagrywce robi. Mm. No I więc... W zawiercie to jest zespół dużej liczby flotowców. Masten zagrywa flotem, Spoczyk, Kania zagrywają flotem. Waliński takim e... półflotem, no. Tak, akurat Zaksa mi się wydaje, że jest dosyć odporną drużyną na tego typu zagrywkę. No właśnie, kto wie, czy, kto wie, czy, czy, czy finalnie nie będzie okazywać się też tak, że z tymi flotami, skoro gdzieś tam ta pił ta, ta, ten temat tej piłki się pojawia, no to pytanie, czy to nie będzie jakiś tam minus dla drużyn, które, które, które będą minimalizowały ryzyko jednak zagrywając flotę. No a z drugiej strony, no Zaksa, aż takiego potencjału na zagrywce wcale dużego chyba nie ma, bo, bo, bo śliwka to jest zagrywka taka sobie, Kaczmarek to jest zagrywka taka sobie. Parodi niezła. No Parodi, Parodi ma niezłą zagrywkę. To Newtii flot, więc, tak. ale, ale to, jest, to jest dobry flot. Wiśniówka? Znaczy jest, wiśni, wiśniówka, ok, no to tutaj trochę ryzyka jest, ale to nie jest też drużyna, o której ja bym powiedział, że ona jest w stanie gdzieś tam na zawierciu wywierać presję od początku do końca, mm, więc raczej tutaj pytanie, czy, czy nawet nie tyle, czy, czy, czy Zaksa Kędzierzyn-Koźle będzie zdobywać punkty bezpośrednio po swojej zagrywce, no ale jak daleko, powiedzmy, będzie musiał biegać od siatki Michał Masny i czy to, powiedzmy, no bo trochę, trochę Zaksa tak gra, Czyli nie psujemy dużo zagrywek, niekoniecznie musimy zdobywać punkty bezpośrednio z zagrywki i to była prawda w sumie i w poprzednim sezonie, i w poprzednich dwóch, poprzednich dwa, dwa sezony temu, no ale potem relacja blok-obrona jest naprawdę świetna i tutaj bardzo dużo zyskują, więc tutaj ciekaw jestem, czy, czy, czy Masny będzie w stanie poradzić sobie właśnie z właśnie z tym tematem z akcji, ja myślę, że jest bez mecz to. mecz dla Ferreira, tak, bo to co mówił bednarów tak, z swoim zawodnikom, tak, cały czas Ferreira, Ferreira, Ferreira i myślę, że to samo będzie mówił grubić, tak, że w początku chcemy Ferreira, chcemy go zamęczyć jak najszybciej i jeżeli to się uda, no to hmm. będzie szalenie ciężko o zawierciu. Akurat w poprzednim meczu zawiercia nie udało się Ferreira zamęczyć, bo przyjął najwięcej w zespole, a mimo tego nie przeszkodziło mu to, aby zagrać w wręcz genialny mecz. Tak, Olsztynowi też się nie udało zamęczyć Ferreiry, więc czasem z tymi, z tymi najlepszymi zawodnikami to jest tak, że niby wszyscy wiedzą, że trzeba ich powstrzymać, żeby ułatwić sobie grę, a potem okazuje się, że zatrzymanie ich w sumie takie, no, takie, w górę, takie nie? łatwe nie jest. To jaki wynik? 3-1 Zaksa. 3-1 Zaksa. Mm, no, ja myślę, że będzie tiebreak, czyli 3-2 dla Zaksa. Mm, dobra, i... Okay i po zakończeniu meczu w Kędzierzynie-Koźlu mamy kolejny szlagier 17.30 w sobotę Jastrzębski Węgiel z projektem Warszawa Jastrzębski Węgiel po w topie bo wydaje mi się, że można takiego słowa użyć po w topie w meczu z Aksą Kędzierzyn-Koźle rozgrywanym u siebie, teraz ponownie u siebie, więc trochę tutaj taki benefit jest, że okay, że oni nigdzie nie musieli nigdzie nie musieli specjalnie podróżować bo, nie jeszcze, czekaj, czy oni grają? W tygodniu grają, w tygodniu. A, w tygodniu grają? No to, no to nie, no to tego, tego argumentu nie ma. No ale to jest drugi mecz z drużyną z czołówki, który będzie Jastrzębski Węgiel rozgrywał u siebie. No i ja myślę, że oni tak słabego meczu jak Zakso drugi raz nie, nie zagrają. W Będzinie grają tak. w tygodniu. Okay. Tak jest, za w środę Jastrzębski Węgiel zagra w Będzinie. Można się zastanawiać, czy Jastrzębski Węgiel zrobi projektowie Warszawa kuprum lubin czyli po tym łomocie od Zaxy. Wyjdą na napakowani i rozbił projekt Warszawa. No okej. Okay, Lubin nie rozbył skrybu, tam jednak był tajbrek, ale mimo tego, po bardzo słabym spotkaniu Lubinian z jastrzemskim węglem zmobilizowali się i ograli skrybę chatów. Tu może być podobna historia, gdzie Jastrzębski węgiel przegrał wyraźnie z No A teraz przyjeżdża kolejny przeciwnik w postaci niepokonanego projektu Warszawa, no i trudny sprawdzian po słabym meczu. No. Widzicie, co, ja powiem, że to jest dla mnie mega wartościowe wysprawdzać dla tych obu zespołów, bo tak naprawdę ten Jastrzębski, no ok, mam pewną słabość może, ale naprawdę pierwszy set mi się ich podobał, tak inaczej, gdyby nie popełnić teraz tych błędów, to pewnie by wygrali, no wracając do mojej głównej myśli, on te drużyny bardzo zweryfikuje, no bo tak, Warszawa no, miała przeciwników jakich miała, grała w superpucharze, zagrała, Nieźle, no, przegrać 3 do jednego, ale z Zaksą, tak? Jest siebie samoch przegrało z Zaksom jestem bardzo ciekaw na ile te dwie drużyny teraz porównaniu do siebie. Z, moim zdaniem, wiecie, podobnymi skrzydłami także to jednak ci przyjmujący są nie mam takiej siły, a to jest też trochę no, dwóch Francuzów ze sobą zagra, tak, de facto po dwóch stronach siatki, no i dwóch młodych Polaków Kevin, Kevin tilly jest zaskakująco skuteczny no jest, tak, no bardziej niż Linel przynajmniej jeśli chodzi o statystyki na ten moment, natomiast no powiem szczerze, będzie bardzo ciekawe pojedynek, bo bardzo podobne drużyny, nawet chyba podobnie ułożone oczywiście, no w Jastrzębie mamy atakującego trochę wyższej półki i a środek, no Myślę, że się, środek, środek dość porównywalny. Co Właśnie. prawda, no może nie wiem do końca, jakbym to oceniał, gdyby Wajas zagrał. Albo inaczej, może nawet nieporównywalny, może po prostu Warszawa ma personalnie lepszy środek w tym pewnie tak, no jestem bardzo ciekawy bo to pokaże naprawdę, moim zdaniem, rzeczywistą prawdę siatki tych drużyn. <laughs> A... Projekt Warszawa to mi się wydaje głównie. Wciąż widoczna luka na prawym skrzydle, a z kolei nie sądzę, żeby Jastrzemski Węgiel mógł kolejny raz z rzędu we własnej hali zagrać tak źle zagrywką. Mam tutaj na myśli liczbę błędów w tym elemencie i też sądzę, że na dużo lepszy mecz będzie stać Juliana Linela, który gdzieś w trakcie pierwszego seta spotkania z Zaxą obrócił się w około 20 skończonych, 20 skończonych piłek I, i tu sądzę, że trzeba by szukać tu właśnie Jastrzębia czyli mniej błędów w zagrywce i lepsza postawa Linera, która będzie moim zdaniem kluczowa więc w tym pojedynku dwóch włoskich szkoleniowców również Roberto Santili na ławce Jastrzębskiego Węgla Andrea Anastazji, Projekt Warszawa to Projekt Warszawa będzie próbował udowodnić, że te 9 punktów zdobytych w trzech pierwszych kolejkach, ale przypomnijmy w meczach z Wisłą Bydgoszcz w meczach z MKS-em Będzin i w meczu z Ślepskim Malow że te 9 punktów zdobytych nie jest przypadkiem, i że oni są w stanie tym poziomem gry nawiązywać rywalizację też z tymi drużynami lepszymi. A z kolei, no, Jastrzębski Węgiel, jeżeli chce swoje aspiracje udowodnić, no to on ich po prostu nie stać na to, żeby tracić punkty u siebie w starciach z tymi rywalami mocniejszymi. Stracili już 3 punkty z Zaxą. Zobaczymy, jak będzie w meczu z projektem Warszawa. Wasze przewidywania, typy? Jastrzębie 3 do 1. Jastrzębie 3 do 1. Dobra, a nie, rad... bo za bardzo się z Kubą zgadzam dzisiaj Nie, to ja muszę powiedzieć że Jastrzębie do dwóch z projektem Warszawy. No dobra, to ja się zgodzę z Kubą 3 do 1. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że węgiel nie zagra drugiego takiego słabego meczu, a i sama Warszawa też boryka się ze swoimi problemami. To nie jest tak, że gra Warszawy to jest już mechanizm bardzo dotarty. To tak, wykorzystała tak. Saksa, nie? Mocno w Supercarbonach. Chociażby, chociażby w postaci Jana Króla, czy też kiepskiego meczu ostatni Piotra Nowakowskiego, więc to, to nie jest zespół bez wskazy na razie. Ale trzeba przyznać, że to, co do nich należy, to robią komplet punktów po trzech meczach. Mm, Okej, okay. no to te trzy mecze, o których chcieliśmy porozmawiać dłużej, mamy omówione. I teraz jeszcze poproszę o wasze typy na pozostałe mecze kolejki. No ale zanim te typy, to może Djingie z 6 seta. Szósty set. Dżingielek 6 seta wybrzmiał, a teraz niech wybrzmiał wasze typy. Kuprum lubi na Rysowia Rzeszów. Myślę, o. że będzie tiebreak. I Nie mam pojęcia, w którą <laughs> stronę ten tiebrek się potoczy. Tutaj, tutaj jeszcze bym dodał jedną taką gwiazdeczkę, że trochę jak z tymi e, z, z, z zapisami w gazetach, że mecz zakończył się po zamknięciu wydania, mm, to my nie wiemy do końca, jak zaprezentuje się Rysowia Rzeszów w meczu z Wisłą Bydgoszcz, bo nagrywamy we wtorek, wtorek dzisiaj 5 listopada, tak, piątego nagrywamy we wtorek 5 nagrywa. listopada, więc nie wiemy do końca jak się Rysowia zaprezentuje, więc jeżeli chodzi powiedzmy o te typy w naszej rywalizacji, nie. Na, na typowa Biorę Jokera. tak, to to to, 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 to tutaj te finalne typy to pewnie będziemy jeszcze ogłaszać bliżej piątku tak, ale, ale no teraz jak już rozmawiamy to, 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 to możemy, możemy też omówić, no, ale dobra, Kuprum lubi nas jako Rysowia Rzeszów hmm, hmm, no, też wydaje mi się, że. jokera. Nie, nie, nie ma jokera, nie ma jokera, typujemy wszystko. <grym> e, Tajbrek. Wydaje, wydaje mi się, że Tajbrek i no jednak przewaga sport, powiedzmy indywidualności Resowi Rzeszów e, powinna tutaj przeważyć. Teraz ja się z Tobą zgodzę, Piotr, także tak. Tajbrek i resowe 3-2. Filip też 3-2? Tak jest. Dobra. BKS Wisła Bydgoszcz, PGS Krabeł Chatów. <laughs> 3-0 Bełchatów. Filip? 3-0 Bełchatów, tak. Nie, to ja też nie, nie widzę, nie widzę tutaj. Okej, okay, nie widzę. No, to jest łatwo mówić, o, łatwo sformułować kategoryczne sądy, ale, ale tutaj po prostu no, różnica jest bardzo mocna i myślę, że PGS Krabelchatów swój limit na, 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 tratę, na, na utratę punktów z drużynami dużo słabszymi od siebie już wykorzystała, czyli Czyli no ja myślę, że tych strat punktów będzie jeszcze znacznie więcej, ale nie są też akurat drygości. Okej, okay, no to, to dla, mnie, dla mnie też PGS Krabelchatów 3 do 0. Serrat, NEA Czarni Radom, MKS, Będzin. 14.45 w niedzielę. To ja powiem tak, to jest pierwszy taki mecz, bo mm, mówimy tak, Będzin nam się w miarę podoba, fajnie gra Dawid Dryja. dużo dostaje piłek od, od tylko punkt, tylko punkty, punktów ale nie ma. Zobaczcie z kim oni grali, tak Zaksa za Warszawa, tak, teraz, y, teraz było zawiercie, no tam szkoda kontuzji Puri Fejaziego, mam nadzieję, że to jest delikatny uraz, bo chyba tak będzie, tak jest z, z tego co słyszałem to nie jest to poważna kontuzja i Rancik trenuje. Teraz grają z Jastrzębiem w środku tygodnia i to jest taki hmm. pierwszy rywal, wydaje się ten Radom który jest w zasięgu drużyny z Bencina, jeżeli wejdą na swój najwyższy poziom, także tutaj bym nie wiem, czy nie przewidziałbym podobnego wyniku, jak w, w ostatnim meczu wczorajszym drużyną z Radomia, także będzie tiebreak, a, a, a jak się tie tiebreak, to ja bym nawet chyba postawił na MKS Będzin, czyli 3 do 2 dla benzina. Hmm. Te zespoły mierzyły się całkiem niedawno, na tydzień przed startem ligi w Krośnie na turnieju towarzyskim, wtedy Będzinianie wygrali 3 do 1, że grali wtedy bez Puri i Fajaziego, a jeśli dobrze pamiętam, to bardzo niewielki udział w tym meczu miał Alen Szkett, którego już w Radomiu nie ma i... Dlatego sądzę, że to może być podobny mecz, aczkolwiek będzie przypuszczalnie wzmocniony Fajazim po tej ścieżce zdrowia, w cudzysłowie, po czterech kolejnych trudnych rywalach. Sądzę, że nie wykorzystają to, że zmierzą się z zespołem, który do tej pory wydaje się być bez formy i te szanse będą starali się za wszelką cenę wykorzystać. Postawię na zwycięstwo Będzina. Myślę, że będzie to 3 do 1 dla Benzina. No, i ja bardzo podobnie, bo nie podoba mi się gra Czarnych Radom na początku sezonu. Uważam, że, 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 że wygląda to po prostu wizualnie tak sobie. I oczywiście jest tam, jest tam jakość sportowa cały czas, bo, bo jest i Wojtek Wodarczyk, jest i, jest i Protopsaltis, jest Winnicz. i Karol Butryn, jest Vincic, ale, ale no coś, coś tam nie działa. Nie wiem do końca jeszcze, co nie to działa. mi się wydaje, że trochę rozchwiana ta drużyna jest z tego względu, że Butryn? Dużo gra Filip, dużo gra Kędzierski i Wincić. To są takie no, dosyć ważne ogniwa. Tak samo są rotacje na Libero. I gra Ruciak, i gra Mateusz Masłowski. Jedynie na przyjęciu za bardzo, nie ma odejścia. No ale na środku, oprócz pajęka, tam też jest dużo zmian. Mi tak, tak wydaje, bo grał i Grzechnik, grał i. Tak, grał Grzechnik, grał i Huber, Ostrowski, Ostrowski. Ostrowski zagrał. Znaczy Huber nie. Huber, przepraszam, przepraszam. Boruch, oczywiście. I teraz Boruch fajnie tak, wszedł. Tak, 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 jest, tak i, teraz, i teraz Boruch fajnie wszedł, faktycznie. No więc trochę. Rozchwiana drużyna, trochę jako drużyna, właśnie to nie działa, bo to, że tam Protopsaltis gra dobrze, no to tak faktycznie jest. To, że Wojtek Wodarczyk też gra, gra, gra całkiem, całkiem nieźle, no to tak jest. Tylko, że jako całość ta drużyna po prostu w tym momencie nie wykorzystuje się to swojego nie jeszcze, nie, jeszcze się trochę nie zazębiło. Pytanie, kiedy się zazębi. Twój typ? Hmm. I czy, Dobra. czy to akurat nie będzie na z Benzinem, ale no, tak jak jest dzisiaj, 5 listopada, a wysłuchacie tego później, to moim faworytem jest Będzin. No, jeszcze zobaczę, jak będzie w tym meczu środowym MK MKS-u Benzin z Jastrzębskim Węglem, tak? Mhm. Więc jak coś to zastrzegam, że to, co my powiemy w odcinku, może jeszcze się zmienić po raz kolejny, ale, ale wydaje mi się, że MKS Benzin 3 do. No i teraz 3 do 2, czy 3 do 1. Wydaje mi się, że 3-2, bo czarni jeszcze cały czas mają dużo jakości i w tych momentach, w których gra im się za zębie, oni naprawdę potrafią grać dobrze, tylko, tylko, ta grę, tylko, bardzo, tylko nie? że ta gra jest bardzo 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 falo, faf, falowanie i spadanie. Albo są fale, w przeciwieństwie do piosenki Dawida Podsiadu, bo nie ma fal. W niektórych drużynach nie ma fal, a u czarnych radom te fale są. Więc 3-2 dla MKS-u będzie. No, i okej, okay, no i no wydaje mi się. Mamy komplet. Mamy komplet i na tym możemy zakończyć nasze nagranie przed czwartą kolejką. Podzielcie się swoimi typami. Zapraszamy do udziału w naszej rywalizacji. Typer charytatywny. Wszystkie szczegóły są oczywiście na. W naszych kanałach social media. Wiecie też, czemu nam jest ciężko typować, no bo w tasie meczów nie ma za bardzo dla nas danych dostępnych, prawda? Dokładnie. No właśnie, a, a te dane, które mamy, to gdzieś tam musimy zbierać szczątkowo i, i tory były złe, i w ogóle bez sensu wszystko. Więc, <noise> y więc mamy, mamy też taką petycję i zap zapraszamy do jej, do jej podpisywania, tam też znajdziecie, a jeżeli oczywiście będziecie mieli pytania w sprawie tego, gdzie ta petycja się znajduje, o co w niej chodzi, to oczywiście odpowiemy bardzo, bardzo chętnie. A tymczasem za uwagę dziękujemy. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty. Dziękujemy.